Na danym zbiorze można rozważać więcej niż jedną metrykę. W tym wykładzie zajmę się sytuacją, w której dwie metryki są topologicznie równoważne. Precyzuje to definicja. Niech X będzie dowolnym zbiorem, oraz niech d i r będą dwoma metrykami na tym samym zbiorze X. Metryki te są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków. Tutaj jest 6 równoważnych warunków, co oznacza, że jeśli spełniony jest jeden warunek, to spełnione są wszystkie pozostałe, i w tej sytuacji mówimy, że te dwie metryki są równoważne. Po pierwsze, metryki te indukują tę samą topologię. Oznacza to, że każdy zbiór otwarty względem metryki D jest również otwarty względem metryki RO i na odwrót. Drugi warunek, indukują tę samą rodzinę zbiorów domkniętych. Czyli każdy zbiór domknięty względem metryki D jest również domknięty względem metryki RO i na odwrót. Jest to równoważne równości operatorów wnętrz, czyli wnętrze dowolnego zbioru względem pierwszej metryki jest równe wnętrzu zbioru względem drugiej metryki. Podobnie jest to równoważne równości operatorów domknięć. Kolejny ważny, równoważny warunek w terminach zbieżności ciągów. Otóż równoważność metryk oznacza, że metryki te definiują taką samą zbieżność ciągów, czyli ciąg Xn zbiega do X0 względem jednej metryki wtedy i tylko wtedy, gdy zbiega względem drugiej metryki. I ostatni warunek równoważny, najbardziej można powiedzieć geometryczny. Dla każdego punktu x należącego do x i promienia r większego od zera, Istnieją takie promienie R1 R2, że kula względem metryki D o promieniu R1 zawiera się w kuli względem metryki ro o promieniu r oraz na odwrót kula względem metryki ro o promieniu R2 zawiera się w kuli względem metryki d o promieniu R. Wszystkie kule, o których mowa są o środku w punkcie X. Chciałbym się zatrzymać na ostatnim warunku, aby go lepiej wyjaśnić. Wykorzystam do tego metrykę euklidesową oraz metrykę maksimum, które są równoważne. Dana jest kula w metryce maksimum, czyli duży fioletowy kwadrat na rysunku. Warunek mówi, że w tej kuli zawiera się kula euklidesowa pomarańczowe koło o tym samym środku, lecz być może innym promieniu. Ponadto, w każdej kuli w metryce euklidesowej to weźmy tą kulę Zawiera się kula o tym samym środku w metryce maksimum. To jest ten mniejszy kwadrat fioletowy. Jak widać, możemy kontynuować tę czynność znajdowania kul względem kolejno metryki maksimum i euklidesowej w nieskończoność. Kilka prostych przykładów. Jeśli D jest metryką na zbiorze x i rozważymy metrykę D' która będzie równa c razy d, gdzie c jest pewną stałą większą od zera, czyli mnożymy metrykę przez jakąś stałą dodatnią, to te dwie metryki są równoważne. Ponieważ zachodzi równość kul. Kula względem metryki d o promieniu r jest równa kuli o tym samym środku względem metryki d' o promieniu c razy r. Łatwo pokazać, że ta równość implikuje ostatni z warunków równoważnych definiujących równoważność metryk. Wszystkie metryki dp w przestrzeniach LPn są równoważne. Przypominam, że na zbiorze Rn definiowaliśmy metryki zależne od parametru p, gdzie p był parametrem od 0 do 1, to definiowaliśmy na jeden sposób, od 1 do nieskończoności na drugi sposób, i dla nieskończoności na trzeci sposób. A skoro te wszystkie metryki są równoważne, to one indukują tę samą topologię. Jako ciekawostkę powiem, że jest to jedyna topologia na zbiorze RN pochodząca od normy. Trzeci przykład. Metryka Euklidesowa, którą oznacza D z indeksem E, i metryka rzeka D z indeksem RZ nie są równoważne, ponieważ ciąg o współrzędnych 1 i 1 n zbiega względem metryki Euklidesowej do punktu 1,0. Zbieżność w metryce Euklidesowej wynika z faktu, że zbiegają obie współrzędne. Jednak ten ciąg nie zbiega do 1,0 względem metryki rzeka. Brak zbieżności był wykazany we wcześniejszym wykładzie o ciągach. Dochodzimy do definicji. Topologię na Rn, generowaną przez metrykę Euklidesową, a więc przez wszystkie metryki dp, zależne od parametru p, nazywamy topologią Euklidesową. Na potrzeby tego wykładu oznaczmy ją symbolem O z indeksem dolnym E, ewentualnie dokładając jeszcze indeks górny N, jeśli ważny jest wymiar przestrzeni. Jest to najczęściej domyślna topologia na przestrzeni RN, a więc jeśli nie mówi się, jaką topologię się rozważa na RN, to rozważa się topologię eutylesową. Okazuje się, co jest do przewidzenia, że relacja równoważności metryk, którą tutaj oznaczę falką, jest relacją równoważności w rodzinie wszystkich metryk na danym zbiorze. To znaczy, że spełnione są trzy warunki. Po pierwsze, każda metryka jest równoważna z nią samą. Po drugie, jeśli mamy dwie metryki d i d', i d jest równoważna d', to również d' jest równoważna d. Jeśli mamy trzy metryki d, d' i d'', i, i jeśli wiemy, że metryka d jest równoważna d', d' jest równoważna d'', to D jest równoważna bis. Potrzebuję na chwilę odejść od tematu równoważności metryk. Następujący fakt daje metodę, jak z jednej metryki konstruować inne. Niech D będzie metryką na x. Niech φ, współprostej od 0 do nieskończoności do niej samej, spełnia warunki A. Φ od s równa się 0 wtedy i tylko wtedy. Gdy s jest równe 0, czyli jedynym miejscem zerowym funkcji fi jest 0, b. Funkcja fi jest niemalejąca, i c. Funkcja fi jest podaddytywna, albo się mówi też subaddytywna, czyli fi od sumy s plus t jest mniejsza równa od sumy e, wartości fi od s plus fi od t, gdzie s i t są dowolnymi nieujemnymi liczbami. Wtedy funkcja ro od xy która jest równa φ złożone z d od xy, jest metryką na x. Dowód tego faktu jest prostym ćwiczeniem. Przedstawiam kilka prostych przykładów. W pierwszym funkcja φ jest definiowana wzorem φ1 od s równa się c razy s, i wtedy odległość ro od xy równa się c razy dxy. Tutaj c jest stałą dodatnią. W drugim przykładzie za fi wzięliśmy funkcję s przez 1 dodać s. I wtedy odległość r od xy jest równa ilorazowi d od x, y przez 1 dodać d od x, y. W kolejnym przykładzie za fi bierzemy minimum z liczb s i 1. Wtedy odległość r od xy to minimum z odległości d od x, y i liczby 1. I czwarty przykład z arkusem tangensem. Wykresy funkcji f1, f2, f3 i f4 umieściłem na ekranie. Jeśli spełniony jest warunek, a, aby móc skorzystać z powyższego faktu, musimy wiedzieć, wtedy, że jest faktycznie jest 0, funkcja ro jest metryką. Jeśli spełniony jest warunek musimy a, musimy sprawdzić warunki AB i c. Jedynie warunek c może budzić wątpliwości. I na nim chciałbym się skupić. Otóż proszę zauważyć, że wszystkie funkcje f1 do fi 4 są wklęsłe. Okazuje się, że zamiast sprawdzać warunek C, czyli podda dytywność funkcji fi, można sprawdzać jej wklęsłość. Mianowicie jeśli spełniony jest warunek A, czyli fi od S równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy s równa się 0, oraz fi jest funkcją wklęsłą, to zachodzi warunek C, czyli spełniona jest poddat dytywność funkcji fi. Fakt ten traktuję bardziej jako ciekawostkę. Przypominam pokrótce, co oznacza wklęsłość. Funkcja jest wklęsła, jeśli zachodzi następująca nierówność dla dowolnych argumentów s i t oraz dla dowolnego parametru lambda. Oznacza ona, że w sytuacji jak w układzie współrzędnych na rysunku, zielony punkt leży poniżej czerwonego punktu dla dowolnych st i lambda, czyli że cały odcinek zaznaczony na niebiesko łączący punkty wykresu leży poniżej wykresu funkcji. Jest to równoważne temu, że obszar pod wykresem zaznaczony na żółto jest zbiorem wypukłym, dowód faktu. Wybieramy sobie dowolne liczby A i B nieujemne i udowodnimy, że Fi od sumy A plus B jest mniejsze równo od sumy fi od A plus fi od B. Korzystając z nierówności gwiazdka dla argumentu S równego 0 T równego A plus B oraz lambda równego A przez A plus B dostajemy że ten punkt pomiędzy s i t, czyli 1 minus lambda razy s plus lambda razy t, jest równy a. Tak jest dobrana specjalnie liczba lambda, żeby tak było. A zatem z nierówności gwiazdka dostajemy, że fi od a jest większe równe od a przez a plus b razy fi od a plus b. Podobnie zamieniając rolami a i b, dostajemy fi od b jest większe równe od b przez a plus b razy fi od a plus b. I dodając tak otrzymane nierówności stronami, dostajemy, że fi od a plus fi od b jest większe równo od fi od a plus b. I to kończy dowód tego faktu. Kolejny fakt, dla mnie w tym momencie istotny. Jeśli funkcja fi spełnia warunki a, b i c, oraz jest ciągła w zerze, to metryka RO zdefiniowana jak poprzednio, czyli złożenie φ z d, jest równoważna metryce d. Wiemy już, że funkcja d obłożona funkcją φ jest metryką. To wynika z poprzednich faktów. Okazuje się, że jeśli φ jest ciągła, to ta metryka jest równoważna metryce d. Dowód jest następujący. Rozważmy ciąg xn i element x ze zbioru x. Jeśli ciąg xn zbiega do x względem metryki d, co jest równoważne temu, że odległość d pomiędzy xn i x zbiega do 0, to odległość ro od xn do x jest równe fi od tej odległości d od xnx i to zbiega do fi od 0, ponieważ fi jest funkcją ciągu, a fi od 0 równa się 0, co wynika z warunku A. I stąd ciąg xn zbiega do x względem metryki ro Rozważmy teraz dowolną liczbę epsilon większą od zera, którą zaznaczyłem na osi x. Jeśli ciąg xn zbiega do x tym razem względem metryki ro, czyli gdy phi od d od xnx zbiega do zera, to phi od d XNX jest mniejsza od φ od epsilon dla prawie wszystkich nów, ponieważ wartość φ od epsilon jest dodatnia. Przykładowo wartość φ od d od xnx zaznaczyłem na osi y. Znajduje się ona poniżej φ od epsilon, ponieważ jest od niej mniejsza dla prawie wszystkich nów. Stąd, ponieważ wiemy, że funkcja phi jest niemalejąca, zachodzi nierówność między argumentami funkcji φ. d od xnx jest mniejsza od ε dla prawie wszystkich nów. Z dowolności epsilon wynika, że odległość d od xn do x zbiega do zera, czyli xn zbiega do x względem metryki d. A zatem spełniony jest warunek ciągowy równoważności metryk i tak otrzymaliśmy, że metryki d i r są równoważne. Prostym wnioskiem, jednak istotnym dla mnie jest następujący fakt: każda metryka jest równoważna metryce ograniczonej. Dowód. Niech xd będzie przestrzenią metryczną. Wtedy obie funkcje d1 i d2, zdefiniowane odpowiednimi wzorami, które tutaj są wyświetlone, są metrykami ograniczonymi przez 1 i równoważnymi metryce d. To, że są równoważne metryce d, wynika z poprzedniego faktu. Tak naprawdę, fakt ten można było dowieść bezpośrednio, bez używania poprzednich twierdzeń. Myślę jednak, że dały one nieco. Szersze spojrzenie na zagadnienie. Poza równoważnością metryk można rozpatrywać subtelniejsze porównywanie dwóch metryk. Mamy definicję. Niech x będzie dowolnym zbiorem oraz niech d i ρ będą dwoma metrykami na zbiorze x. Metryka d jest silniejsza od metryki ρ. Powiemy też, że ρ jest słabsza od metryki d. Wtedy i tylko wtedy. Gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków. Pierwszy: topologia indukowana przez metrykę RO zawiera się w topologii indukowanej przez metrykę D, czyli zbiorów otwartych względem metryki D może być więcej. Ponadto jest to równoważne temu, że jeśli ciąg Xn zbiega do X0 względem metryki D, to również zbiega względem metryki RO, ale niekoniecznie na odwrót. I trzeci warunek, dla każdego punktu x i promienia R istnieje taki promień R', że kula względem metryki d o promieniu R' zawiera się w kuli względem metryki R o promieniu R. Do powyższych równoważnych warunków można jeszcze dopisać inne charakteryzacje w terminach operatorów wnętrza i domknięcia oraz rodziny zbiorów domkniętych. Przypominam, że tak właśnie zrobiłem w przypadku definicji równoważności metryk. Tutaj je pomijam, ponieważ będziemy się tym zajmować w ogólniejszej sytuacji przestrzeni topologicznych. Jako przykład niech posłuży metryka dyskretna. Jest ona silniejsza od każdej innej metryki zdefiniowanej na tym samym zbiorze. Wynika to z faktu, że topologia generowana przez metrykę dyskretną to rodzina wszystkich podzbiorów przestrzeni. Na koniec wykładu prosta uwaga, prosty wniosek Dwie metryki są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z nich jest silniejsza od drugiej i na odwrót.